Nazywam się Miriam Maria Singer. Napisałam książkę Jestem Żydówką i z tą książką tutaj do Państwa, do Gdańska na Festiwal Shalom Polin przyjechałam. W książce trochę mówię o feminizmie, ponieważ jest na feminizm miejsce w judaizmie, nawet w tym ortodoksyjnym. No jest to szalenie dla mnie istotna część mojego życia, czyli że kobiety są równe mężczyznom. Może trochę inne, ale równe. I o tym też w książce piszę. I dlaczego tak uważam? Język, o czym też trochę piszę w książce, przynajmniej staram się, ma ogromne znaczenie. Kreuje trochę rzeczywistość. I od nas, ponieważ to my tego języka używamy, zależy, czy on będzie inkluzywny, czy będzie wykluczający. Jako Żydówka, czyli trochę jako mniejszość etniczna i religijna, tym bardziej postuluję, żeby mówić w taki sposób, żeby jak największą grupę w to włączyć. Wiem, że to nie zawsze jest takie proste, ale myślę, że po to dostaliśmy mózg, żeby go używać i żeby tak formułować wypowiedzi, żeby one były odpowiednie dla przynajmniej większej ilości osób. Myślę, że to, że powstają takie festiwale jak Shalom Polin, zdaje się, że to już jest 8 raz, to już jest ogromny krok do tego, żebyśmy się nawzajem poznali. Nie tylko Polacy Żydów, Żydzi Polaków, ale w ogóle Polacy z Polakami.